panie Bogusławie. Panie Maćku. Miło pana widzieć ponownie w naszej wirtualnej galerii malarstwa polskiego. Zwłaszcza, że dzisiaj mamy do omówienia rzecz bardzo ciekawą, mianowicie będą to niezwykłe portrety miast. Na przykład miasto, które jest za panem uwidocznione. No mogę go zidentyfikować na podstawie takich prostych wskazówek, jak kolory tych barw narodowych. Flagi. Tak jest, jako Hiszpanię, tak? No, utwierdza mnie w tym korrida, która się tutaj odbywa na Plaza Mayor, czy też no, seniorita w tańcu ze swoim wachlarzem. Typowe obrazki, jakie kojarzymy z Hiszpanią. Ale z drugiej strony niepokoi mnie co innego, mianowicie napis na fasadzie budynku Wolny Tybet, czy z tego samego budynku wyjeżdża z jego bramy radiowóz oznakowany Milicja Obywatelska. No, ktoś tutaj wyraźnie prowadzi ze mną jakąś grę. Cóż tutaj jest przed panem z kolei? To jest widok Warszawy, w czym utwierdzają nas rozpoznawalne, łatwo rozpoznawalne elementy, jakim jest kolumna Zygmunta. To ikoniczne budynki stolicy. Zamek Królewski z wieżą zegarową, Kościół Świętej Anny, no i wjazd do tunelu trasy WZ. Ale już niepokojące są owe półnagie kobiety na ulicach. Gdzieś tutaj rzeczywiście dochodzi do jakichś scen, które można by nazwać no chyba wesołymi albo nawet może frywolnymi, ale podobnie jest i podobnie się dzieje chyba też i w Madrycie, tylko w tych miejscach, gdzie jakby nasz wzrok nie skupia się, to znaczy na takich marginesach, gdzie po prostu przemykamy tylko spojrzenie. To spójrzmy w takim razie na to, w jaki sposób przedstawiona jest tutaj architektura, bo pierwsze moje skojarzenie jest takie, że no jest to ktoś, kto namalował to dzieło, no musiał oglądać wcześniej pracę Nikifora, musiał od niego zapożyczyć ten sposób tej naiwnej kreski, ten sposób prowadzenia rysunku, jeśli chodzi o przedstawianie budynków w mieście. Nikifor Krynicki to pseudonim artystyczny Epifaniusza Drowniaka, malarza pochodzenia łemkowskiego, samouka. Jego twórczość zaliczana jest do tak zwanego prymitywizmu, czy inaczej sztuki naiwnej, którą charakteryzują uproszczona forma, zaburzenia perspektywy czy odwołania do świata magicznego. Mamy tutaj do czynienia z taką oto sytuacją, że artysta profesjonalny, artysta, który kształcił się w akademii, przejął coś ze sposobu pracy, tworzenia od artysty naiwnego, od artysty, który żadnego wykształcenia nie miał, był totalnym samoukiem. I co więcej, ten świat, który przedstawiał, przedstawiał w sposób niezwykle nieporadny, ale bardzo sugestywny. I ten sposób radzenia sobie z przestrzenią za pomocą takiego rusztowania z kresek, które Nikifor robił, ułatwiał mu pracę. I dwórnik, zobaczywszy to, bo teraz już możemy ujawnić jego nazwisko. Dwórnik przejął ten sposób rysowania, który uprawiał Nikifor. Tak, przejął, jeśli chodzi o pokazanie architektury miasta, czy jeśli chodzi o takie uszeregowanie budynków, ale o ile Nikifor pokazuje miasta kompletnie wyludnione, o tyle u Dwórnika one zawsze tętnią życiem. I to są właśnie te niesłychane obrazki obyczajowe, takie, które są wyraźnym naddatkiem, które są wyraźnie manifestacją poczucia humoru Dwórnika, jego nieco złośliwego, ale z dużą sympatią spojrzenia na rodzaj ludzki. To jest trochę takie karykaturalne, to jest trochę takie wzięte z takiego rysunku satyrycznego, jakby gdzie, prawda, panowie dają sobie fangi w nos i jest bardzo zabawnie. Oczywiście tutaj może nie ma tylko podpisu bang, bang, czy tam czegoś w tym rodzaju, ale generalnie to ma ożywiać, to znaczy... No, spójrzmy chociażby tutaj, no, na te sceny z półnagimi tancerkami. No, rzadko niestety widujemy je na ulicach stolicy. Tymczasem, jak się okazuje, no, cała warszawska ulica wrze po prostu od jakiegoś takich bachanaliów. No. Tak, bachanaliów, ale również, nie wiem, jakichś takich właśnie scen, które są połączeniem sprzątania z niekończącym się piciem i filmowaniem również tego, bo tutaj na przykład jest kamera, która z kolei filmuje zmianę warty, ale być może i wszystko inne, co tutaj się dookoła dzieje, bo sytuacja płynnie przemienia się z oficjalnej w kompletnie nieoficjalną i właśnie taką już na dole całkiem rozrywkową. Ale to jest chyba właśnie ten pomysł Dwórnika na to, jak pokazać miasto. To znaczy jako coś, co nie jest jednolite, coś, co składa się z wielu warstw i to są różne warstwy znaczeniowe, różne warstwy chronologiczne, różne warstwy historyczne, bo nakładają się tutaj porządki te oficjalne, o których pan mówił, jakiejś celebracji tych państwowych czynności, z takim życiem codziennym, czy życiem, no, które wręcz się wymyka jakiejś obyczajowości i jest kompletnie amoralne.
to jest takie życie, które często przypływa z przedmieścia do miasta. Znaczy takie, coś takiego, że dwórnik jakby zamienia tą miejskość w taką podmiejskość. Dlatego, że on sam pochodzi spod miasta. Z Radzymina. Z Radzymina, gdzie się urodził. Potem jeszcze mieszkał w innych miejscach koło Warszawy. Dopiero na koniec jakby dotarł do tego miasta. I gdzieś z takiego patrzenia zewnętrznego trochę coś zostało. Tak, ale też to... To jest on sam, to są jego korzenie jeszcze z lat 60., kiedy, jak pan wspomniał, był tym studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I co zrobił? No wyjechał na taką długą trasę po Polsce, kiedy to, jak opisuje, siadał gdzieś na rogu w jakimś małym miasteczku i tak rysował aż do samozatracenia, aż do wpadnięcia w trans, nie dbając o jedzenie i o wygodę, koncentrując się na tym, co widzi, znaczy na tym, żeby zarejestrować te twarze, te niezgrabne sylwetki. Często te rysunki z lat 60. pokazują taką rzeczywistość, której już nie ma, która nie istnieje, która przeminęła. Utrwalał rzeczy też z wielką chęcią, takie rzeczy nietrwałe utrwalał. Nie wiem, budkę z piwem, prawda? Ona potrafia... co było rysem obyczajowości, takim rysem architektonicznym tej małej architektury miast potrafia w Polsce, a to zniknęło. W wielu przypadkach tego nie ma, a jego z kolei wtedy bardziej pociągało. Ten cykl, bo to przerodziło się w pewien cykl artystyczny, nosi nazwę Podróż autostopem. I właściwie w to można zmieścić wszystko, bo zarówno może być i Warszawa, jak może być i Madryt. I to jest pewna formuła, która dwórnikowi jakoś też ułatwia pracę. No tak, i ona jest też nadaniem temu takiej pieczęci hipisowskiej, no, że oto artysta w takim odwiecznym, ze swoim odwiecznym rynsztunkiem takiego podróżnego worka rusza gdzieś w podróż i dokumentuje to, co widzi. Tylko teraz pytanie. Co on dokumentuje i w jaki sposób? No bo jeśli spojrzymy na tę Warszawę tutaj, to czy jest to rzeczywiście takie ujęcie, klasyczne ujęcie miasta, jak to robili jeszcze malarze holenderscy, czy potem malarze portretujący Wenecję w wieku XVIII, czyli ujęcie miasta w postaci takiej weduty, czyli takiego spojrzenia z oddali, z lotu ptaka. Nie mamy jakby jednego, jedynego punktu widzenia nigdy w tych obrazach zachowanego. Bo tu z jednej strony możemy spojrzeć w ten sposób i widzimy perspektywę trasy WZ, ale z drugiej strony perspektywa się zmienia, kiedy mamy do obejrzenia ten dziedziniec Zamku Królewskiego i po raz kolejny, kiedy mamy spojrzeć od tej strony na Starówkę, tak? Czyli te perspektywy nakładają się na siebie. Jeśli użylibyśmy takiego porównania, że to jest kamera, to wobec tego ta kamera patrzy i z góry, i z dołu, i z boku, i dopiero jakby sumarycznie połączywszy te co jest oczywiście właśnie jakby niemożliwe, ale dwórnik właśnie to jakby robi na tych swoich obrazach, dopiero to tworzy to, jak wygląda ten obraz, a do tego jeszcze dochodzi coś więcej, to znaczy to, co dwórnik wie, na temat tej architektury, tej przestrzeni, tego świata. I on również jakby dołącza takie elementy wynikające jakby z jego wiedzy. Albo nadwiedzy wobec naszej wiedzy. Nadwiedzy wobec naszej wiedzy, ale również zabawia się w sposób kompletnie właśnie dowolny. Czyli na przykład tutaj na tych dachach wyrysowuje takie jakby geometryczne przestrzenie, które są właściwie jego inwencją. Tak samo dzieje się na obrazie z Madrytem. Tutaj ta płaszczyzna dachów tworzy coś w rodzaju takiego jakby abstrakcyjnego obrazu w obrazie, który jest właśnie wyłącznie tworem dwórnikowym, nie wziętym z żadnej rzeczywistości. No, też trzeba dodać, że artysta nie dba o skalę, tak? No, wyraźnie te koty, które tutaj defilują po dachu, czy owe tancerki, no to są olbrzymki wobec architektury, która jest za nimi. No wyraźnie to nie to jest celem, żeby w sposób bardzo werystyczny oddać miasto, tylko żeby to służyło pewnej wizji. Też ciekawe jest to, że całe to miasto jest zapełnione ludźmi i cała powierzchnia obrazu jest zapełniona budynkami. To przypomina bardzo takie jeszcze naiwne w swoim pojmowaniu rzeczywistości malarstwo średniowieczne. To w ogóle jest taki rodzaj takiego miasta, które jest ściśnięte do takiej pigułki, że to jest, że w tym obrazie jest zarówno jakby historia, teraźniejszość, to co się dzieje, to co się działo, to co się będzie działo i nie wiem, i architektura, i to wszystko razem jest ściśnięte i właściwie ten obraz, no właściwie wybucha takim ogromnym natłokiem, wielością kolorów, form, tych spotkań ludzkich, architektonicznych, historycznych, społecznych. To jest po prostu rodzaj takiej wielkiej, wielkiej kondensacji, kompresji. Przy tym Madrycie bardzo to widać, jak jest to gra kontrastami, tak? Czyli z jednej strony ta czerwień dachów
I ta wyniebieszczona, taka, no też nie odrealniona w ten sposób, fasada tego pałacu. Tak. Kolor niebieski jest jednym z ulubionych kolorów Dwórnika. On również maluje takie widoki miast monochromatyczne, tylko w odcieniach błękitu. Pokazywał tym samym swoje mistrzostwo w posługiwaniu się właśnie jedną tonacją kolorystyczną, co nie jest proste, dlatego że żeby wszystko było widoczne, wyraźne i tak dalej, stosujemy właśnie zmiany kolorów. To nam pobudza obraz i uplastycznia go. Natomiast Dwórnik wyłącznie ograniczał się do jednej takiej właśnie monochromatycznej tonacji błękitnej. No, warto dodać, że ta tonacja błękitna też nie jest obojętna znaczeniowo, tak? Że to jest specjalnie ten błękit użyty jest właśnie przez Dwórnika. Błękit jest kolorem o niezwykle skomplikowanej i bogatej symbolice. Jest kolorem nicości, kolorem oddalania się, kolorem umierania. Ale tutaj on się pojawia w sposób zupełnie jakiś, można powiedzieć, kompletnie autonomiczny, szczególnie w tym obrazie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli obejrzeć jakiekolwiek zdjęcie Placa Major, czy jeśli ktokolwiek kiedykolwiek tam był, to jedno, co można o tym miejscu powiedzieć, że tam jest ciepło. Tak. Że tam jest ciepło i to w podwójnym sensie, dlatego że na ogół po prostu jesteśmy tam w lecie, więc po prostu pamiętamy temperaturę, ale to kolorystyka, taką kolorystykę, taką brązowo, ciepło. Tak. Natomiast Dwórnik wychładza zupełnie. On kompletnie odrealnił to, kompletnie zmienił te kolory. Dlaczego? Dlatego, że to jest on, to jest jego sznyt, bo mówimy, czy posługujemy się słowem realistyczne. No trochę z braku jakby innego, bo to jest do pewnego stopnia realistyczne, tylko że właściwie realne w ogóle nie jest, bo tutaj się nic tak naprawdę nie zgadza. Jeśli weźmiemy przymiar liniowy prosty i zaczniemy coś tu mierzyć, to okaże się, że wszystko się sypie, wszystko stoi na głowie, na boku albo w ogóle leży. Panie Bogusławie, no mamy przed sobą pustą kartkę i co więcej, mamy absolutną pewność co do tego, że żaden z nas nie umie rysować. Żaden. W związku z tym możemy przystąpić do rzeczy z odwagą właściwą dyletantą. Proponuję, żeby każdy z nas narysował własny fragment ulubionego miasta. Dla mnie będą to kabaty warszawskie. Ja też chciałem uciec od miasta i namalować pejzaż, bo to mi się zdaje o wiele prostsze, ale myślę, że tak i tak próba zakończy się totalną klęską, więc no więc właściwie wszystko jedno. Panie Bogusławie, może byśmy tak zinterpretowali na krzyż swoje dzieła. Ja tutaj widzę, że pan lubi kolor, śmiało się pan nim posługuje, a z kolei pana pejzaż ubogacony przez to dzieło architektury jest zupełnie pozbawiony ludzi, tak jakby pan tych ludzi wypchnął poza nawias. Nie chciałby pan ich mieć tutaj. Chyba rzeczywiście nie chciałem mieć ludzi. Są jeszcze trudniejsi niż domki do narysowania, więc pozbawiłem się tej tortury. Natomiast w pana pracy widzę pewien zmysł syntetyczny, ale również i praktyczny, bo mam wrażenie, że pan narysował taki rodzaj przewodnika po miejscu zamieszkania, a również jakby nie wyszedł pan poza technikę rysunku. Zgodnie z zasadami to jest właściwie dopiero szkic, dopiero rysunek przygotowawczy pod przyszłą kompozycję całościową. To pokazuje, że nie mamy żadnego talentu, ani jeden, ani drugi. Całe to miasto jest zapełnione ludźmi i cała powierzchnia obrazu jest zapełniona budynkami. To jest po prostu rodzaj takiej wielkiej, wielkiej kondensacji, kompresji. Nie to jest celem, żeby w sposób bardzo werystyczny oddać miasto, tylko żeby to służyło pewnej wizji. Artysta profesjonalny, artysta, który kształcił się w akademii, przejął coś ze sposobu pracy, tworzenia od artysty naiwnego. Balów nie ma na planie. Tak jest? Nie ma nas? Panie Bogusławie, witam. Miło pana widzieć, tak uroczo ubranego na tle tej barwnej ściany. Dzisiaj rzecz Mata. Myślę, że to są obrazy Dwórnika. Nie jest to dwór jakiegoś Nika. Nie, ja słyszę jakieś trzaski. Ja słyszę głosy w głowie. Ktoś do mnie mówi. Przestań.
Zawarczało mi w brzuchu w odpowiednim momencie i to chyba było słychać.